Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, w którym zaprezentuję Wam, jak zrobić zestaw spinningowy. Pewnie wiecie, że na spinning łapiemy drapieżniki na imitację rybek. Tak jak tu zaprezentuję to m.in. woblery, gumy i blaszki. Oto pierwsze, czyli woblery. Tutaj mamy różne rozmiary gum. No i blaszki są obrotowe i wahadłowe. Oto wędka spinningowa. Wędki te przeważnie, no właściwie to zawsze, są dwuczęściowe, nie są teleskopowe, tak jak wcześniej pokazywałem, na przykład gruntówki lub spławikowe. Za takie najodpowiedniejsze kije dla początkujących uważam wrzutu do 60 gram i długości od 1,80 m do 3 m. To ma 3 metry i wyrzut do 70. No, trochę większy. Kołowrotek. Kołowrotek powinien być w przedziale 200 do 500. Tak, żeby można było na niego nawinąć żyłki 0,20, 0,30, około 200 metrów, 150, bo tak to za mało. Raz miałem sytuację z plecionką, że praktycznie wysunęła mi się do końca i ryba spadła. To znaczy nie ryba. Ryba się nadal na haczyku trzymała, ale cała plecionka z kołowrotka się zsunęła. W poprzednim odcinku zauważyłem, że żyłka jest kiepsko widoczna, dlatego teraz postanowiłem użyć plecionki do zaprezentowania wiązania węzłów. Plecionkę przekładamy pod kabłąkiem, owijamy wokoło szpuli, końcówkę żyłki przekładamy pod żyłką główną, po czym pod. Bierzemy ją do tyłu, za tą pętelkę, która obecnie powstała. I przekładamy ją przez pętlę. Nie, teraz źle zrobiłem. Przez tą pętelkę, przepraszam. Po czym zaciskamy. No i powstaje zaciskowy. Jak teraz zauważyliście. Pociągnąłem i pojechał. Żyłkę i plecionkę nawijamy tak jak w poprzednim odcinku już mówiłem. Czyli do końca albo tyle ile się da. No i w poprzednim odcinku był feeder, więc nakładaliśmy rurkę antysplątaniową. Ale to nie feeder, tylko spinning. Więc teraz potrzebny będzie nam przypon. Proponuję tytanowe, najmniej się gną, ale są najwytrzymalsze. Ja mam metalowe. O takie. Ten jest chyba 25 cm. Wyposażony w krętlik i agrafkę. O, uciekła. I teraz krętlik zawiązujemy na węzeł trileny. Polega on na sześciokrotnym owinięciu końcówki żyłki wokół żyłki głównej. To owijamy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć.
Cześć. Po czym końcówkę żyłki wkładamy w tą pętlę, która została nam, jeżeli nam została, jeżeli dobrze to wykonaliśmy. I zaciskamy. Wąs, który zostanie, należy odciąć. U mnie został bardzo długi. No i zestaw jest gotowy. Nic więcej nie trzeba robić. Zestaw jest już praktycznie gotowy. Teraz należy wybrać się na długi, na długisko, założyć wodę, blaszkę lub gumę. No i ciskać do skutku. Tak kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. To piszcie w komentarzach, ja Wam odpiszę. I gdybyście nie mogli zrozumieć jakich węzłów, to zobaczcie sobie film.